W każdym razie miło mi Was powitać, cieszę się bardzo, że się spotykamy. No i przed nami praktyka. Tak zdecydowanie byliście za tym, żeby praktyka była praktyką łagodną, więc zrobimy sobie dzisiaj taką bardzo, bardzo łagodną sekwencję skierowaną na, no jak Kasia napisała, na dopieszczenie siebie, więc będzie trochę elementów automasażu, bardzo takiej praktyki wyciszającej, też uziemiającej, zawierającej sporo elementów, które mają za zadanie rozluźnić takie typowo napinające się w czasie stresu obszary związane z pewnym rozregulowaniem i rozregulowaniem, można powiedzieć, układu przyspółczulnego. Więc tak sobie tutaj to zaplanowałam, będzie bardzo łagodnie. Innymi słowy, no to sobie zaczniemy. Zaczniemy sobie od wygodnego siadu. Dzisiaj tych siadów będzie trochę więcej niż mniej, więc ja sobie przygotowałam wałek, na to położyłam kocyk po to, żeby sobie siąść w Vajrasanie. Przyznam, że ja lubię ten siad, kiedy mam wykonywać jakieś takie praktyki, które są wiążą się z dłuższym siedzeniem i jest to jakaś tutaj praca w obszarze góry ciała. To lubię ten siad, ale nie upieram się, że on jest jedynym i słusznym. Można sobie siąść w siadzie skrzyżnym, tylko pamiętajmy, jeżeli siedzimy nieco dłużej, to ten siad faktycznie musi być wygodny, więc można też równie dobrze siąść na krześle, jakby też jest ok, pod warunkiem zachowania takiej wyprostowanej sylwetki. No i przydadzą się nam na pewnym etapie, przyda się pasek albo jakaś szeroka taśma, jeśli macie. I wspominałam, że fajnie by było mieć też miękkie piłki. Ja mam takie piłki sensoryczne, one są bardzo fajnie się nadają, ale one są miękkie. To nie są takie twarde piłki jak piłka tenisowa, tylko mięciutkie. Jeżeli nie macie takiej piłki, to nic nie szkodzi. Można sobie przygotować takie zawiniątko z grubej skarpety. Najlepiej dwa, znaczy fajnie by było mieć dwa. Czyli skarpetka w skarpetkę, jest jedno zawiniątko i takie samo drugie. To też się bardzo dobrze nadaje, to nie muszą być wcale piłki. Okej, okay. Wydaje mi się, że tyle. Może nam się też przydać taka niska podpórka tutaj w pewnym momencie. Wygląda, jak się rozglądam, co by tutaj wziąć. Wezmę sobie, żeby mieć pod ręką. Wezmę sobie moją poduszkę do medytacji. Ale ona przyda się, ale ona nie jest też niezbędna. Więc może się przydać, ale nie musi. Dobra. Tak. Uśmiecham się do Was po prostu. Bardzo lubię to spotkanie. To jest taka namiastka spotkań na żywo i zajęć w pracowni jogi. Także cieszę się, że możemy się spotkać w ten sposób. A tak jeszcze, zanim sobie przejdziemy dalej, to miałam taką refleksję, że już tak od roku się bujamy z tymi obostrzeniami, maseczkami, lockdownami, zachęcaniem do izolacji społecznej i tak dalej. Bo rok temu prowadziłam, pamiętam, kawy na macie, czyli te wykłady z auta. Także to już... I pamiętam, że patrzyłam przez auto i miałam taki widok na podwórko, które mam przed blokiem, gdzie kwitły kwiaty, drzewa kwitły. Taka wiosna zaczynała się pojawiać. No i to już rok. Więc ciekawe, z czym nas zastanie przyszły rok. W każdym razie, dopieszczanie siebie jak najbardziej potrzebne, tak? Ale szczególnie w takich sytuacjach, jak ta pandemia. Dobra, zaczniemy sobie, więc myślę, że już podczas tego mojego gadanka sobie zasiadłyście wygodnie. To naprawdę musi być wygodny siad, więc jeżeli czujecie na przykład w Vajrasanie, że to nie jest specjalnie dobre dla waszych kolan, to sobie zmieńcie. Jak mówię, można siąść na krześle, my tutaj będziemy raczej na dość długim etapie operować tylko górą naszego ciała, a siad jest tylko po to... O, przepraszam, coś mi się tam uruchomiło. Siad jest tylko po to, żeby mieć taką pozycję, w której możemy sobie swobodnie wydłużyć tułów, a podstawa jest stabilna. Ok. Dobra, siądź sobie i zamknij oczy. Jak siadamy na początek, zobacz po prostu, jak ciało się ułożyło, tak można powiedzieć, z automatu. Te automaty, w wiedzę staramy się gdzieś od nich odchodzić, ale pamiętajmy, że nasze ciało przyjmuje taką najbardziej wygodną dla siebie pozycję i taką, do której jesteśmy przyzwyczajeni, więc to też fajnie jest zaobserwować, jak my się ustawiamy automatycznie i dopiero potem wprowadzać zmiany. Więc najpierw
poczuj, jak właściwie się usadowiłaś. Czy ciało jest spięte, takie w pewnej gotowości? Czy masz w sobie to rozluźnienie i nie potrzebujesz specjalnie czego zrobić, żeby się rozluźnić? Jeżeli czujesz, że na przykład mimo tego, że to są zajęcia jogi, no jest takie nastawienie na rozluźnienie, mimo tego ciało ma pewne spięcie, jest na przykład takie spięcie w barkach, gdzieś spięcie w szyi, to daj sobie chwilkę, żeby to puścić. Możesz sobie zrobić głębszy wdech i długi wydech. Wydech może być przez usta, tak żeby wspomóc w rozluźnieniu wnętrza ciała, czyli zrób sobie nieco głębszy wdech i wydech przez usta. I kolejny głębszy wdech. I kiedy będziesz robić wydech przez usta, to poczuj, jak ten wydech faktycznie zabiera napięcie i odprowadza je gdzieś daleko, daleko od ciebie. I potem trzeci głębszy wdech i dłuższy wydech przez usta. I powróć do naturalnych oddechów, czyli oddychamy przez nos. Niech oddech dzisiaj będzie naturalny, taki jaki chce być. Natomiast miej uwagę skierowaną na oddech. Kieruj uwagę na wdech i wydech. Przeskanuj swoje ciało od dołu do góry. Poczuj podstawę pozycji i niech ta podstawa, niezależnie od tego jak siedzisz, czyli to co kontaktuje się z podłogą i z tym na czym siedzisz, będzie taka stabilna i pewna. Czyli w podstawie pozycji szukamy oparcia, faktycznie szukamy połączenia z ziemią. Szukamy takiego bezpieczeństwa, więc daj sobie chwilkę, żeby to poczuć. Czuć taką niezachwianość w podstawie pozycji i z tej podstawy rośnie tu w górę, czyli unosi się i w taki niewymuszony sposób, bez napięcia, wydłuż, tak jak czujesz, przód i tył, tak żeby pozycja nie była zgarbiona, nie była taka załamana, przygnieciona, tylko właśnie wydłużała się w górę. Możesz tutaj wesprzeć się oddechem, czyli kiedy robisz wdech, to poczuj, że wdech on naturalnie wydłuża cię w górę. I na wydechu staraj się utrzymać to wydłużenie. Wydech przynosi rozluźnienie, więc ciało ma ochotę opaść, ale możesz też tutaj w taki niewymuszony sposób pozostać z tym wydłużeniem. No i potem zwróć uwagę na obszar barków. On często jest tym obszarem, który jest mocno napięty. I puść barki, pozwól, żeby one sobie opadły w dół, żeby był luz w barkach i w szyi. No i zwróć uwagę na głowę. Chcemy, aby głowa była na przedłużeniu kręgosłupa, czyli nie wysuwała się do przodu i nie wisiała na szyi. Więc wesprzyj swoją głowę i szyję poprzez wycofanie brody, tak żeby mieć takie poczucie, że szyja, mimo tego, że cały czas pracuje, jest rozluźniona. Gałki oczne nie będą rozluźnione. Teraz położymy sobie wygodnie dłonie na dolnych żebrach. Wygodnie, więc to nie musi być wcale takie objęcie w talii. Możemy położyć grzbiety dłoni, czyli grzbiety, wtedy bardziej mamy otwartą klatkę piersiową. Można też położyć tak, jak czujesz, żeby było dla ciebie wygodne. Można się objąć tak do tyłu. W każdym razie tak sobie ułóż te dłonie, żeby było ci wygodnie z tym ułożeniem.
i kilka oddechów świadomie poprowadź sobie do dolnych żeber, tak żeby bardzo tak łagodnie od wnętrza wydłużyć się w górę. Czyli wdech poprowadź do obszaru, który dotykasz, czyli dolnych żeber, poczuj jak te dolne żebra delikatnie się poruszają, one też wchodzą w taki rodzaj rotacji. A z wydechem pozwól, żeby one łagodnie wycofały się, czyli z powrotem jakby oddaliły od dłoni. I tak poprowadź sobie jeszcze dwa oddechy. Poczuj jak wdech właśnie sprawia, że twoja sylwetka od środka w bardzo taki spokojny sposób się wydłuża, bez napięcia. A wydech rozluźnia. No i jeszcze jeden wdech. I potem sobie rozluźnij ręce. Pozwól, żeby upadły. Dłonie mogą oprzeć się na udach, ale można też je zwiesić. Na moment poczuć ich ciężar. Doświadczyć tego ciężaru. Ale cały czas sobie wracaj uwagą do oddechu i pozwalaj na to, żeby właśnie oddech wydłużał twoją sylwetkę. Czyli poddawaj się temu ruchowi, szczególnie na wdechu. Wdech jest tym, co trochę wyprostowuje nasz kręgosłup. No i jednocześnie szukaj takiego ułożenia na głowę, żeby szyja była rozluźniona. I wykonamy sobie teraz takie elementy automasażu. Automasażu klatki piersiowej. Zaczniemy sobie od tego, że na moment sobie położymy ręce tutaj w okolicy naszego mostka, obie dłonie sobie położymy. Możesz sobie znowu zamknąć oczy i daj sobie taką chwilkę, aby poczuć ciepło dłoni. I we wszystkich automasażach staramy się delikatnie docisnąć dłonie do ciała, czyli nie bardzo mocno. Tu nie chodzi o to, żeby to był jakiś bardzo głęboki masaż, który w zamieszaniu miałby dotykać coś bardzo, bardzo głęboko. Nie, to jest masaż, który dotyka tej tkanki pod skórą, ale nie jest też smyraniem po skórze, czyli nie tak jakbyśmy się chcieli połaskotać, czy tam delikatnie podrapać po skórze. Nie, my tak jakby zdecydowanie rozluźnionymi dłońmi dotykamy naszego ciała i daje się poczuć taki przyjemny ciężar, który spoczywa w danym miejscu, czyli w tym wypadku na klatce piersiowej. Więc daj sobie taką chwilkę, żeby poczuć ciepło dłoni, poczuć też ruch ciała pod dłońmi i pozwól ciału się zaprzyjaźnić z tym dotykiem. Czasem jest tak, że jak dotykamy kogoś albo siebie, to najpierw jest takie spięcie, więc trzeba poświęcić chwilkę czasu, żeby ciało zaakceptowało dotyk. I teraz z takimi rozluźnionymi dłońmi, to jest dość istotne, aby dłonie były rozluźnione, więc jak czujesz, że one się spinają, to je rozluźnij. Staraj się mieć też palce dłoni połączone, czyli palce dłoni połączone, czasem kciuk odstaje, więc staram się go przykleić, nie tak, tylko tak. I takimi dłońmi masujemy sobie naszą klatkę piersiową od góry do dołu, tak jakbyśmy chciały rozpościerać karty książki. Czyli od środka, od centrum klatki piersiowej idziemy takim ruchem na zewnątrz. Najpierw masujemy tutaj obszar pod obojczykami, potem wraca jedna ręka do centrum, druga ręka i przemasujemy sobie w kierunku do dołu i znowu wraca jedna ręka, druga. No i teraz, jeżeli obszar piersi jest dla was wrażliwy, jak nie lubicie dotyku sutków, to można pomasować jakby nad obszarem sutków i potem pod piersiami, a jeżeli nie ma problemu, to warto sobie przemasować też obszar piersi. No i schodzimy sobie tak do dołu, chcąc tutaj dotknąć też obszaru dolnych żeber. No i potem wracamy sobie na górę i powtórzymy to sobie, czyli znowu jesteśmy w centrum i spokojnie ruchem, jakbyśmy rozpościerały kartki książki. Teraz zawsze wraca jedna ręka, potem dołącza druga i ruchy znowu. To jest ważne, dlatego że oderwanie obu rąk może spowodować takie wrażenie przestrachu, a kiedy nasza jedna ręka przynajmniej cały czas ma kontakt z tym obszarem masowanym, to jest takie większe poczucie bezpieczeństwa. To jest tak samo, jakbyśmy były masowane przez kogoś w salonie masażu i ktoś by nagle oderwał ręce, a my mamy zamknięte oczy, to by spowodowało niepokój. I trzeci raz jeszcze.
Więc zawsze jedna ręka ma kontakt z ciałem. To też jakbyście kogoś masowali, to jest taka zasada. No i masujemy sobie. Staraj się masować powoli, nie spieszyć się, czuj ciepło pod dłońmi. Czuj ciepło dłoni na skórze. No i staramy się przymasować też obszar tutaj dolny, żeber, na boki. Zatrzymujemy się tutaj w dole i teraz będziemy masować po przekątnej. Czyli rozluźnij swoją lewą rękę i prawa ręka zaczyna masować od dolnych żeber w kierunku prawego obojczyka. Dobrze mówię? Lewego obojczyka. Tak? Dociera tutaj do barku i zmiana ręki. Czyli teraz druga ręka idzie na dolne żebra, ta prawa się rozluźnia i masuje po przekątnej klatki piersiowej w kierunku przeciwnego obojczyka. No i zmiana. Czyli taki ruch poprzekątny. No i co? Możesz sobie zamknąć oczy. Tych ruchów wykonamy kilka. Czyli od dolnych żeber z prawej strony przez centrum klatki piersiowej masuję poprzekątny w kierunku lewego barku. Chwilkę przytrzymuję lewy bark i zmieniam rękę. I tutaj jeszcze sobie dołożymy przemasowanie ręki, czyli jak teraz sobie masuję po przekątnej, dochodzę do barku, chwilkę przytrzymuję i zaczynam masować wzdłuż tej ręki taką dłonią jak łódeczka, tak? Czyli taka dłoń jak łódeczka, obejmuję sobie ramię, ramię jest rozluźnione i masuję aż do dłoni. No i zmiana. Przykładam sobie do dolnych żeber i przymasowuję. Tutaj, jeżeli macie jakieś ozdoby na, tego nie powiedziałam na początku, ja mam na przykład zegarek, on trochę przeszkadza w masażu, jak macie jakieś bransoletki czy pierścionki, no dobrze by było je ściągnąć, ale to tak na przyszłość. Nie powiedziałam na początku, więc teraz nie miejmy na siebie pretensji, że tego nie zrobiłyśmy. Nie szkodzi, ale wiadomo, każda jakaś ozdoba może harować skórę, więc lepiej wykonywać te masaże bez ozdób. Ja nie mam ich za dużo, więc dlatego tak gdzieś mi to umknęło. Staram się pomasować. Możecie mieć zamknięte oczy, jeszcze tak sobie zrobimy po dwa razy na stronę. Czujcie ciepło tej dłoni, która się przesuwa. Starajcie się uwrażliwić na dotyk. Ok, i jeszcze po razie. Ok. Sobie zakończymy. Możemy sobie połączyć dłonie. Przez moment sobie położyć dłonie w okolicy mostka, zamknąć oczy. I daj sobie taką chwilkę, aby poczuć, skierować uwagę właściwie na wrażenie, które się pojawiają w tych miejscach, które były masowane. Poczuć ciepło, które tam jest. Może poczujesz taką delikatną wibrację. Skieruj uwagę na te wrażenia i chwilkę sobie z nimi pobądź. Nie staraj się ich nazywać. Właściwie skieruj po prostu uwagę na odczucia, które się pojawiały i daj sobie taką chwilkę, przestrzeń na to, żeby ich doświadczać. Nie analizuj, nie oceniaj, po prostu pobądź z tym. Mamy sobie rozluźnimy ręce i połóż swoją dłoń, jeżeli siedzisz na wałku, to połóż na wałku. Będziemy unosić sobie rękę w górę, więc z takim delikatnym odgięciem. Jeżeli siedzisz na krześle albo siedzisz skrzyżnym, to generalnie ogólnie jest po prostu unoszenie do góry. Ale na wałku to akurat jest całkiem wygodne, żeby sobie położyć prawą rękę tam za nami, za biodrami. Może sobie siódmy bokiem będzie lepsze. Składamy sobie prawą dłoń za biodrami i z wydechem powoli unoszę rękę w górę. Unieś tyle, żeby czuć się komfortowo, ale żeby było takie delikatne wygięcie i jednocześnie wydłużenie klatki piersiowej. Więc ręka nie musi iść bardzo wysoko, ona może iść tutaj na wysokość barków. Tak, żeby było to dla Ciebie komfortowe. Wydech, powoli na dół i zmiana. Wdech,
i wydech na dół. I teraz kilka razy na zmianę sobie zrób w swoim tempie. Możesz mieć oczy zamknięte, kieruj uwagę na przykład klatki piersiowej. Wdech do góry, wydech na dół, z wydechem też czujesz, że ręka się zupełnie rozluźnia. I wdech w górę i wydech na dół. Wdech w górę, wydech na dół. Jako, że powtarzamy to kilka razy, możesz też rękę prowadzić w różny sposób. Możesz ją prowadzić bardziej przed sobą. Możesz też pociągnąć trochę do takiego skrętu, czyli skrętu uniesienia, tak żeby poruszyć trochę obszarem łopatki, też obszarem pleców całych. No i jeszcze tak po dwa, trzy razy na stronę. Wdech. Wydech. No. Niech to będzie taki przyjemny, budzący ruch, miękki, z takim poczuciem, że jest ciepło w obrębie klatki piersiowej, ciepło w obrębie mostka. Możesz też troszkę bardziej do boku. Wdech, wydech na nóg. Wdech. I jeszcze po jeden raz sobie zrobimy na stronę. Wdech. Wydech. I wdech. I wdech. I rozluźnij swoje ramiona. I teraz wykorzystamy sobie tą podpórkę, a jeżeli nie masz podpórki, to nie szkodzi, można oprzeć sobie dłonie na ziemi. Przy czym z podpórką możemy sobie zmniejszyć trochę to obciążenie dla dłoni, więc na przykład jeżeli nie masz ochoty obciążać teraz dłoni, to sobie weź podpórkę. Im wyższa, tym jakby więcej ciężaru możemy przenieść sobie na nogi, a jak jesteśmy nisko tutaj, to większy ciężar spoczywa też na dłoni. I teraz tak. Prawa noga sobie idzie do boku. Ona sobie idzie do boku w taki sposób, że jest stopa, noga jest wyprostowana, stopa skierowana do przodu. Opieramy się do góry, czyli tak jakby wychodzimy sobie z klęku podpartego, troszkę wyżej i noga jest do boku, stopa jest mniej więcej na wysokości kolana. No i teraz popatrz sobie do przodu, nie musisz zadzierać głowy, czyli nie trzeba patrzeć tak przed siebie, można patrzeć bardziej w podłogę, ale przed sobą, czyli nie tak zupełnie pod siebie, tylko przed sobą. Ok? Dobra. I teraz z tą nogą do boku poczuj ustawienie bioder i wykonamy sobie kilka razy ruch samą miednicą. Czyli poczuj swoje biodra, poczuj miednicę i z wdechem sięgamy sobie tak jakby kością ogonową bardziej do góry, pozwalamy na wydłużenie tułowia, a z wydechem kozioł ogonowa idzie w dół i wycofujemy też biodra, pozwalamy, żeby plecy się zaokrąglili. I wdech, kozioł ogonowa bardziej do góry, czyli przodu pochylenie miednicy, wydłużamy się w przód, przechodzimy bardziej na dłonie. I wydech, zaokrąglamy plecy, też wycofujemy trochę biodra i chowamy głowę. No i tak kilka razy, czyli taki ruch przodu pochylenia i tyłu pochylenia miednicy. Obserwujemy, jak plecy sobie wchodzą w ten ruch. Ruch jest taki rzędu 30% możliwości, więc nie za duży ten zakres. Ale po to, żeby troszkę rozruszyć plecy. Wdech. Patrzymy do przodu. I wydech. Wycofujemy biodra, którą już do głowy się schowała. No i jeszcze tak dwa razy. Wdech. I wydech. Wdech, wydech, wdech, ustawiamy się w neutralnym ułożeniu i sobie zmienimy nogę, czyli druga noga idzie do boku, stopa jest ustawiona do przodu, noga jest zestawiona do boku, możemy sobie wejść wyżej, najpierw począć w takim powiedzmy zerowym ustawieniu, jak złożona miednica. I potem zacznij sobie powoli w swoim tempie ruch. Czyli możesz zacząć od wydechu, trochę kozioł ogonowa idzie do góry, wydłużenie i wydech, zaokrąglamy plecy, przesuwamy biodra bardziej w tył. I wdech, ruch od miednicy, wydłuża się tu, mamy ochotę spojrzeć do przodu i wydech, tyło pochylenie miednicy, plecy się zaokrąglają, chowamy głowę. Wdech.
I tak do przodu. Wydech. Mikroruch, muszę powiedzieć. Ale całkiem, powinno być to całkiem przyjemne. Może jest to troszkę inna praca niż taka, do której jesteśmy przyzwyczajeni. I zrób sobie jeszcze jeden raz. I tak. Ok. I powolutku sobie wróć do siadu. Czyli jak siedzisz w Vajrasanie, to wróć sobie do siadu. Tutaj oczywiście można podstawić sobie jeszcze wyżej, jeżeli pod pośladki, co podpórkę, tak żeby ten siad był naprawdę taki wygodny. I teraz nam się przyda paseczek, albo to nie musi być pasek, może być jakaś taka na przykład taśma, taka guma, którą mamy w domu, jakiś szeroki pasek też od spodni. Ostatecznie może się przydać każdy kawałek materiału, chociaż pasek jest stosunkowo wygodny. No i teraz ten pasek, ja akurat mam taki pasek, który służy do przenoszenia maty. Ten pasek sobie ustawimy tutaj, możemy sobie dotknąć tego obszaru. Mamy obszar taki dość szeroki, wał mięśniowy od mięśnia czworobocznego. Można go chwycić nawet w dwa palce. On często jest bardzo, bardzo napięty. Więc sobie można najpierw dotknąć, o jaki obszar nam chodzi. I tu mniej więcej właśnie położymy sobie pasek, tak żeby ten obszar był troszkę dociśnięty paskiem. Więc tą taśmę paskową kładziemy sobie tutaj, można powiedzieć, jest początek szyi, jest ten mięsień. I chwytamy sobie paseczek tak, żeby obie dłonie go chwyciły. Czyli jedna od przodu dłoń, a druga od tyłu. No i jak sobie chwycimy, to delikatnie dociskamy i prawdopodobnie nie będzie jakichś szczególnych uczuć. I teraz chyba znowu się obrócę przodem, żeby było wiadomo, co ja właściwie robię. Chociaż generalnie będziemy ruszać szyją i będą to mikroruchy, więc raczej podążajcie sobie tymi wskazówkami, bo prawdopodobnie nie będzie do końca widać, co tu się dzieje. W każdym razie, jedna dłoń trzyma z przodu, druga z tyłu. Delikatnie sobie ciągniemy ten pasek w dół, ale delikatnie. Pamiętajmy, te wszystkie automasaże, a to też jest taki element automasażu, wykonujemy naprawdę bardzo łagodnie, nie chcemy tutaj agresywnie podchodzić do ciała, chcemy je rozluźnić, a nie spinać, także naprawdę z czuciem, im łagodniejsza praca, tym ona też będzie miała szansę wejść głębiej, można powiedzieć, więc tutaj łagodność jest tym naszym zaawansowaniem, którego szukamy. I zamknij sobie oczy i przez moment po prostu delikatnie ciągnij prawą i lewą rękę do dołu i pozwalaj na to, żeby ten pasek troszkę uciskał tą przestrzeń. Ale jak mówię, nie na pełnym zakresie, tylko tak na tych 30% tego, co mogłabyś zrobić. I dodałam sobie do tego taki spokojny ruch. Gdy będziesz robić wdech, to ciągnij nieco mocniej tą ręką za plecami. Czyli na wdechu, tak jakbyś chciała przesuwać tą tkankę mięśniową w stronę pleców. Czyli na wdechu ciągniemy nieco mocniej ręką za plecami. Na wdechu też ciało się troszkę jakby chce wygiąć, więc ten ruch paska ma to oddawać. Tak? Czyli wdech ciągnę sobie ręką za plecami, ręka z przodu, ona się będzie troszeczkę przesuwać do góry. A na wydechu wracamy do wyjściowego ułożenia. Czyli wdech ciągnę nieco mocniej ręką za plecami. Troszkę pozwalam tym samym plecom się trochę wyginać. On z tych się unosi bardziej do góry. A z wydechem wracam do pierwotnego ułożenia. I jeszcze tak trzy oddechy. To, co ja tutaj czuję, to nie jest żaden ból. To jest tylko taki... Mam takie poczucie przesuwania się, można powiedzieć, takie delikatne przesuwanie się skóry i tej tkanki pod skórą na wdechu trochę. Ona idzie jakby z zapaskiem, poddaje się zapaskiem, a na wydechu wraca. Tak, czyli nic się tutaj nie dzieje jakiegoś niepokojącego, jakiegoś bolesnego. Nic tutaj takiego nie ma. Ok.
Wróćmy sobie do pierwotnego ułożenia. I znowu delikatnie pociągnij symetrycznie ręką z przodu i ręką z tyłu. I teraz będziemy dodawać sobie ruchy głowy. Bardzo spokojne. Tutaj wszelkie ruchy głowy i szyją są naprawdę na minimum tego, co możemy robić. Teraz z kolejnym wydechem powoli sobie zacznij opuszczać głowę i sięgać wzrokiem, jeżeli masz tak samo pasek jak ja, czyli pasek jest z lewej strony, to wzrokiem sięgamy w prawo, pozwalamy, żeby delikatnie głowa się przesunęła. I potem wracamy. Czyli głowa jest trochę pochylona, a ja tak jak głowa jest jak wahadło, patrzę sobie w stronę, gdzie nie mam paska, czyli w prawo, a potem wracam. A cały czas pasek jest dociśnięty. Tyle, ile mogę, albo nawet mniej. Generalnie nie pojawia mi się tu żaden dyskomfort. Bardzo spokojny ruch. Ale jest taki moment, kiedy czuję, że jakby pasek przytrzymuje mi tkankę mięśniową, powięziową i głowa nie ma już ochoty iść dalej. Jest taki moment. I potem stopniowo zacznij sobie z tego ruchu wahadła głową w dole podnosić wzrok i pozwalać, żeby głowa się zaczynała unosić wyżej. Czyli cały czas jest taki ruch wahadłowy, ale głowa się unosi wyżej. Aż w końcu wzrok jest mniej więcej na takiej wysokości spoglądania do przodu, nie w podłogę, tylko do przodu. Czyli spokojny ruch głową, głowa się trochę skręca i wraca do centrum. I potem zaczynam głowę unosić po skosie jakby do góry, tak? Czyli po skosie w prawo unoszę wzrok i przesuwam do centrum. Po skosie i do centrum. Spowolnij sobie ruch, jeżeli na przykład czujesz, że nie jest to do końca komfortowe, to rób sobie ten ruch wolno. Nie tak jakbyś głowę wchodziła faktycznie w pracę wahadła, tylko spowolnij, tak żeby nie było poczucia, że się zaczyna kręcić głowę, tutaj nic takiego nie powinno mieć miejsca. W końcu będzie taki moment, kiedy ja mam takie poczucie, że patrzę po skosie w prawo i wtedy zatrzymaj się na moment tutaj. I potem sobie wróć do centrum, ale broda jest uniesiona, czyli patrzę w stronę sufitu, głowa w centrum. I teraz jeszcze z tym paskiem przytrzymanym tutaj, powoli sobie wróć głową, tak żeby wzrok był na wysokości wzroku. Oczy na wysokości wzroku. Czyli patrzę do przodu, nie w sufit, tylko do przodu. I teraz będziemy skinać głowę w prawo, czyli oddalamy od paska, ale bardzo powoli. Przechylam głowę na prawo. Tak trzy razy. Wdech do centrum i wydech na prawo. To nie jest jakieś duże skinięcie. Ja nie chcę tutaj dociągać tej głowy do barku, ale czuję wyraźne rozciąganie po mojej lewej stronie szyi. I powolutku sobie wróć głową do centrum. Zostań chwilkę w centrum. I jeszcze sobie skręcimy głowę na prawo. Czyli powoli głowa w centrum, a skręcam sobie, tak jakbym chciała popatrzeć, na prawo. Wdech do centrum. I jeszcze tak dwa razy. I ostatni raz. I wróćmy sobie do centrum i na momencik sobie puszczamy ten paseczek, rozluźniamy te ręce i zamknij sobie oczy na moment, zostań sobie w centrum po to, żeby poczuć, jakie odczucia się pojawiają po tej stronie, która była właśnie z tym paskiem, po tej drugiej stronie i sobie chwilkę, żeby pokierować tam swoją uwagę, dotknąć świadomością tych miejsc. Czasem jest też takie wrażenie, że pojawia się ciepło po tej stronie, która na przykład była delikatnie masowana. Pozwalam, żeby to ciepło miało szansę na spokojnie się rozejść przed podjęciem pracy na drugą stronę. Zrób sobie jeszcze dwa oddechy spokojnie.
rozluźnij ramiona. I teraz zanim przejdziemy na drugą stronę, jeszcze sobie podciągniemy ramiona w górę, czyli na wdechu podciągamy ramiona do góry, a na wydechu pozwalamy, żeby sobie milimetr po milimetrze opadło do całkowitego rozluźnienia. Zwróć uwagę, czy głowa się nie wysuwa do przodu, głowa nie zna przedłużenia kręgosłupa. Wdech, unosimy ramiona w górę, z wydechem rozluźniamy i trzeci raz, wdech i wydech, rozluźniamy. Ok. I przejdziemy sobie na drugą stronę, chyba że potrzebujesz jeszcze sobie zostać chwilkę, to będą, trzeba robić wszystko w swoim tempie, nie spieszyć się, natomiast jeżeli czujesz, że jest ok, to sobie przejdźmy na drugą stronę. Czyli znowu możesz zacząć od tego, żeby jakby uświadomić sobie obszar, którego chcemy dotknąć, czyli chwycić sobie ten taki wał mięśniowy tutaj przy szyi, on jest taki często spięty, napięty. Jak się go dotknie, to informuje, że dużo napięcia sobie trzyma. Można jakby jako sobie chwytam tak w palce i delikatnie uciskam. Okej, okay. No i właśnie mniej więcej tutaj przy szyi ten paseczek sobie ustawiamy. I kiedy ustawimy, to na początek, czyli jedna ręka znowu z przodu, druga z tyłu, to sobie chwilkę zostajemy po prostu z takim delikatnym dociskiem tego obszaru. Delikatnym, tak? Nic na siłę. Znowu sobie zostajemy na takie około 3 oddechy. Czyli ręce, można powiedzieć, są na tyle rozluźnione, że sam ich ciężar dociska ten paseczek do ciała. I potem sobie przechodzimy do pracy z oddechem, takiej, w której wykorzystujemy ten naturalny przeprost w ciele, który się pojawia na wdechu. Czyli na wdechu podążam za ruchem wdechu, na wdechu delikatnie podciągam pasek, który jest na plecach. To jakby sprawia, że jeszcze się bardziej wydłużam w górę, a na wydechu wracam do pozycji wyjściowej. Czyli nie, że chcę się zgarbić, tylko po prostu wracam do tego, co było przed chwilą. No i znowu na wdechu troszeczkę podciągam pasek na plecach, ręka z przodu idzie do góry, a na wydechu pozwalam, żeby paski sobie wracały. No i jeszcze ten raz. Wdech. I z wydechem wracam. No i znowu sobie chwilkę zostaję z rękami w centrum, delikatnie sobie dociskam ten paseczek. No i staram się też rozluźnić, tak? Wykorzystać tą siłę paska i po prostu rozluźnić ten obszar. I teraz sobie powoli przechylamy głowę, tak jak do Javadhara Bandhy, czyli szyja jest w miarę możliwości wydłużona, ale ja po prostu skinam głową do przodu, brodę do mostka. I skręcam sobie głowę w dole, na prawo i potem wracam do centrum. Czyli to jest, i kilka razy powtarzam ten ruch. To jest taki nie za duży ruch z opuszczoną brodą, patrzenia po podłodze na, nie na prawo, tylko na lewo i potem do centrum. Takie półwahadło. I stopniowo z tego półwahadła w dole zaczynam unosić brodę tak, żeby powoli moja głowa wracała sobie do ułożenia centralnego. Cały czas wykonując taki mikroruch. I ona w pewnym momencie osiągnie taki punkt, w którym mój wzrok raczej się przesuwa już po... No, do przodu patrzę, tak? Nie w podłogę, tylko do przodu. I z tego przesuwam sobie brodę tak, żeby ona zaczynała się unosić po skosie w górę. Ale ten ruch nie będzie cały czas komfortowy, miej poczucie, że nie kręcicie w głowę, że to jest wszystko dla Ciebie ok. Jak będziesz mieć takie ułożenie głowy, że broda jest faktycznie po skosie w górę, to zostań sobie na moment. I potem powolutku wróć sobie cały czas z brodą uniesioną z głową do centrum i opuść sobie wzrok tak, żeby patrzeć do przodu, nie w sufit, tylko do przodu. I z tej pozycji będziemy sobie skinać głowę w lewo, czyli
powoli pozwalał, żeby ucho się przychylało w lewo. A z takim poczuciem, że jest to dla mnie ok, nie dociągam sobie na siłę głowy. I potem wdech do centrum. No i tak dwa razy jeszcze. Wydech, przechylam głowę i wdech do centrum. I teraz będę sobie głowę skręcać. Czyli skręcam też komfortowo. Wdech do centrum. No i jeszcze tak dwa razy. I skręt. I możemy sobie tutaj zostać na spokojne 2-3 oddechy. I powolutku wrócimy sobie do centrum. I powoli rozluźniamy ten pasek i ściągamy go sobie z ramienia. Rozluźnij sobie ramiona i zamknij na moment oczy. Daj sobie chwilkę, żeby poczuć prawą, lewą stronę, poczuć, jakie wrażenia są z prawej, z lewej strony, jakie tam odczucia się pojawiają. Daj sobie też taką chwilkę, żeby poczuć, jak się właściwie ma szyja teraz. Co tam, co w niej czujesz? Znowu sobie uniesiemy na moment ramiona w górę, na wdechu. I na wdechu opuścimy powoli, tak aż żeby się zupełnie rozluźniły. I drugi raz wdech, unosimy ramiona w górę. I wydech, powoli opuszczamy. I unieś sobie ramiona do góry, czyli dzisiaj będzie ta transmisja w związku z przerwą techniczną dłuższa, nieco dłuższe będą te zajęcia. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Opieramy sobie zaplecione dłonie, czyli zaplatam sobie dłonie i opieram tym głowę, tak jakbym leżała w hamaku. I właściwie te ramiona są dla mnie taką podpórką dla głowy. Czyli oddaj ramiona, a właściwie dłonie. Oddaj dłoniom ciężar głowy. Poczuj, że ta głowa jest ciężka, tak się przyjemnie opiera na głowie. Na dłonie, nie na głowie. Głowa się przyjemnie opiera na dłonie. Tak jakbyś leżała w hamaku i poczuj swoje gałki oczne i też wykonaj takie ruch gałkami ocznymi, jakbyś chciała oprzeć na tych dłoniach gałki oczne i one się rozluźnią, możesz przymknąć oczy i wtedy jest taki wygodny. Oddaj ciężar głowy dłoniom. I z takim ułożeniem powoli się skiniemy, powoli skłonimy się do boku z wydechem. Mikroskłonik w prawo. Ale cały czas czuj ciężar głowy. Głowa tu nie wykonuje żadnej pracy. Wdech do centrum i mikroskini w drugą stronę. Wdech do centrum i jeszcze po dwa razy. Wdech i wydech. Cały czas mam poczucie, że szyja nie wykonuje pracy. Dlaczego o tym mówię? Bo czasem jak się skijamy do boku, jest też taki ruch jakby do przodu i wtedy głowa zaczyna, czujemy, że szyja zaczyna przejmować pracę, nie? Że zaczyna trzymać głowę. Ja bym chciała, żeby głowa i szyja były tutaj zupełnie rozluźnione. Oczywiście one i tak będą wykonywać pewną pracę, ale miej takie poczucie, że są rozluźnione. I teraz jedna dłoń sobie zostaje na tyle głowy, cały czas staraj się oddawać ciężar tej dłoni, a druga dłoń idzie sobie na czoło. I teraz będziemy się skłaniać do przodu, do balasany, ale z takim poczuciem, że w pewnym momencie, kiedy opuszczam sobie tułów, głowa zaczyna jakby ciążyć, oddawać się grawitacji, to ta druga dłoń, która jest na czole, przyjmuje jej ciężar i cały czas głowa jest podtrzymana. I schodzimy sobie do balasany. I z takim ułożeniem dłoni sobie zostajemy. I poczuj w swojej dłoni takie bezpieczeństwo. Oddawaj ciężar swojej głowy dłonią. Miej takie poczucie, że głowa jest bezpiecznie ułożona w twoich rękach.
Tu sobie dwa oddechy tutaj. I z wdechem unosimy się do góry, tak jakbyś właściwie unosiła tą głowę na dłoniach, tak jakby ta głowa była osobna i tak podtrzymujesz głowę, sobie podnosisz, można powiedzieć, do góry, aż w pewnym momencie ta ręka na tyle głowy przejmie więcej ciężaru. Po prostu ustawisz swoją głowę i powolutku sobie przenieś tą drugą rękę na tył głowy. I znowu sobie, możesz zmienić wpływ palców. Znowu sobie zostaje w takim ułożeniu jak w hamaczku. I z takim ułożeniem sobie jeszcze się skręcimy. Czyli zrób sobie wdech w centrum i wydech, taki mikroskręt w prawo. Możesz się uśmiechać. Oczy rozluźnione. Wdech do centrum i wydech, mikroskręt w drugą stronę. Wdech do centrum i z wydechem rozpędź sobie dłonie, powoli opuść. No, głowa już nie będzie podtrzymywana, ale nie poczucie takiego rozluźnienia w szyi, wycofania też głowy. I jeszcze tutaj siedząc, jeżeli jeszcze masz siłę siedzieć, jak nie, to sobie zmień siatkę, żeby to nie było dla ciebie z dyskomfortem. Zakładamy sobie palce dłoni i mamy tutaj kciuki uwolnione. I te kciuki, są sobie siądę bokiem, te kciuki sobie ułożymy na punkcie między brwiami, tak? Czyli mamy punkt między brwiami i kciuki, teraz jak to się ułoży, żeby to było widać? Kciuki sobie kładę jakby w punkcie między brwiami na początku tych dołów ocznych. I kładę sobie te kciuki, zostaję przez moment z takim poczuciem rozluźnienia, delikatnie naciskam kciuki. I wykonam sobie teraz samymi kciukami takie mikro krążenie w tym punkcie. Jest taki punkt, który mam oko, zaczyna się początek nosa, zaczyna się brew, ten wał właściwie. I jest taki punkcik tutaj, tak? Czyli punkt między brwiami. Jak kciuki sobie ustawiam, to obok tego punktu między brwiami, w okolicy w każdym razie. I teraz w tych punktach każdy kciuk wykonuje takie mikro krążenie. Delikatnie wyciskając to miejsce. Głowa rozluźniona. Kilka takich mikro okrętów. Okej. Okay. I powolutku sobie zakończymy. Rozluźnimy ramiona. I wejdziemy sobie teraz, jeszcze na moment, żeby trochę poruszać całym ciałem, wejdziemy sobie do kolku podpartego, bo to wszystko się dzieje w siadzie, więc żeby jednak praktyka była też poruszająca resztę ciała, wejdziemy do kolku podpartego i wysuniemy sobie prawą nogę w tył. Uwaga na kolano, jak siedziałaś długo w odrzucaniu, to kolano na pewno daje sygnał, że trochę było długo zgięte, więc niech kolano tej nogi będzie w takim, nie będzie przeprostowane. Nie staramy się wyprostować nogi na siłę, dajmy jej chwilkę, żeby ona sobie odpoczęła. I teraz wykonaj sobie kilka ruchów takich, że na wdech uciągniesz piętą, w tył rozciągasz trochę tył ciała. Na wydechu, a na wdechu przesuwasz się do przodu. Wydech, pięta do tyłu, trochę rozciągamy, wdech, przód, wydech. Wdech, patrz sobie w podłogę, do przodu, tak? Nie pod siebie, tylko bardziej do przodu. Czyli głowa jest na przedłużeniu szyi. Unieś swoją prawą nogę i przełóż po skosie za lewą. I zegnij sobie mocniej prawe kolano, tak żeby kolano dosięgnęło do podłogi, ale nie siadaj, tak? Czyli cały czas jesteś oparta na dłonie, kolano sobie dosięgnę do podłogi. I teraz zegnij sobie też w lewą rękę nieco mocniej, uwolnij prawą, czyli prawą będzie mogła się do góry. I z wdechem teraz oddechnij się od swojej prawej nogi i lewej ręki, prostujemy prawą nogę, lewą rękę i unosimy jednocześnie prawą rękę w górę. Wdech. I wydech wracamy do takiego przygięcia, tak? Czyli zginamy sobie lewy łokieć, prawy kolano, tylko podłogi i wdech znowu odpychamy się. Wdech. I wydech. No i tak sobie kilka razy powtórzymy. Wdech.
z otwarciem, ale też takim poczuciem rozluźnienia, wydech, wracam, wdech. Wydech. I wydech. I jeszcze jeden raz wdech. I możesz powolutku sobie unieść prawą nogę w górę, czyli oprzyj się mocniej na lewej nodze, prawą nogę idzie do góry. Patrzymy się do przodu, ręka w górę. Poczuj lekkość w tej pozycji. Jeżeli masz siłę, możesz już sobie zejść powoli do klęku podpartego i odpocząć. A jeżeli masz siłę, można się jeszcze tutaj złapać za prawą nogę, za stopę i wejść takiego delikatnego wygięcia, otworzenia klatki piersiowej. Możesz się uśmiechnąć. I powolutku sobie puszczamy nogę, rękę, wracamy do klęku podpartego. I zmienimy sobie nogę, czyli wysuwamy lewą nogę w tył i kilka razy wydech, przesuwamy sobie pięcia w tył, tak rozciągamy to ciało i wdech do przodu, wydech, wdech, 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 wdech. Niesiemy swoją lewą nogę, przełożymy sobie po skosie i zginamy sobie lewe kolano, tak żeby ono dotknęło podłogi, ale nie siadamy. Mocniej zginamy prawą rękę, uwalniamy lewą tym samym i teraz z wdechem odpychamy się od stopy, prostujemy lewą nogę i lewa ręka w górę. Wydech, zginamy prawą łokieć i lewe kolano. Wdech, w górę i wydech na górę. No i tak sobie powtórzymy jeszcze 4 razy. I za ostatnim razem zostań sobie w górze. Możesz po prostu zostać w górze, troszkę się wydłużyć. Jeżeli czujesz, że masz siłę, możesz też unieść swoją lewą nogę. Złapać balans tak na 1-3 oddechu. A jak w ogóle masz takie poczucie, że jest ok, to zginasz sobie nogę, łapiesz się za stopę. No i też takie około 3 oddechu. Zostajesz takim delikatnym wygięciem. Nie na siłę, takim poczuciem komfortu. No i potem powolutku sobie wracamy. Na moment zaokrąglamy plecy. Idziemy do skłonu, puszczamy głowę. Wracamy sobie z wdechem do kręgu podpartego. No i będziemy powoli się przygotowywać do siadasany. Wykorzystując też taką podpórkę, którą damy sobie na obszar szczytu pleców. Więc jak potrzebujesz się ubrać, to się ubierz, czy tam potrzebujesz się przykryć, to się przygotuj sobie kucyk do przykrycia. I teraz albo te miękkie piłeczki, tylko to musi być naprawdę coś miękkiego, to nie może być piłka taka twarda. Albo całkiem dobrze się sprawdzą zawiniątka ze skarpetek, albo możesz się po prostu położyć do siebie w samym posłów, tak też będzie ok. Ale jeżeli chcesz sobie pomasować jeszcze ten obszar mięśnia czworobocznego, to wykorzystamy sobie te piłeczki i my je sobie, czy te zawiniątka, my je sobie umiejscowimy tutaj w takim obszarze, o tu, czyli jest szyja, moje barki i tutaj taki początek pleców, więc symetrycznie sobie układam te piłki. I teraz jak ja się położę z tymi piłeczkami, troszkę się jakby na nie wsuwam i moja głowa się rozluźnia. I to jest całkiem wygodne. Czyli tak, ważne, żeby nie mieć poczucia wygięcia w klatce piersiowej. Jeżeli piłeczki byłyby za nisko, czyli zbyt mocno w okolicy łopatek, wtedy jest takie wygięcie i nie chcę, żeby tak było. Nie chcę, żeby to też było pod szyją, gdzieś mi gniotło tutaj mocno w szyi. Więc nie, ja tu mam dokładnie taki obszar szczytu pleców, początek barków, trochę podparcia dla szyi i głowa jest wygodnie ułożona, więc trzeba to samodzielnie znaleźć.
można się tam troszkę powsuwać, gdzieś pokręcić, tak żeby to było takie wygodne ułożenie. I jak sobie znajdziesz, to zamykasz sobie oczy, po prostu w ten sposób układasz się do shavasany. Jeżeli niespecjalnie cię to przekonuje, to po prostu odstaw to na bok i połóż się tak jak zawsze do shavasany. Pamiętaj, nie ma przymusu. Jeżeli nie wiesz, czy to jest ok, na razie na tym leżysz, to pamiętaj, że w każdym momencie możesz sobie ostrożnie wyjąć te piłeczki i położyć się do shavasany. Rozłóż sobie ręce na boki. Daj sobie taką chwilkę, żeby rozluźnić ciało. Pozwól, żeby to, co masz pod właśnie obszarem szczytu pleców, zagłębiło się w taką rozluźnioną tkankę, więc pozwól sobie na rozluźnienie. Oddalaj powoli ciężar w ziemi i czuj, że właśnie ciało ma oparcie w podstawie, ma oparcie w podłożu i w ogóle pozycja, którą przyjęłaś, jest taka stabilna i bezpieczna. Poczuj rozluźnienie w punkcie między brwiami, rozluźnienie wokół oczu, rozluźnienie brzuch. Daj sobie teraz czas na odczuwanie wszelkich wrażeń, które płyną przez twoje ciało. Powolutku będziemy wyciągać to, co mamy pod obszarem pleców, jeżeli masz oczywiście, czyli te zawiniątka czy piłeczki. Ważne, żeby zrobić to bardzo powolutku i spokojnie, więc sięgnij sobie teraz do tego, co masz właśnie pod plecami i delikatnie unosząc głowę, wysuń, a następnie odłóż sobie głowę powolutku na podłogę. Jeszcze przez moment zostań sobie jak takim łóżem na płasko. Pozwól, żeby barki się rozluźniły, ręce możesz rozłożyć sobie na boki. Daj sobie chwilkę na to, żeby poleżeć bez tego wsparcia, ale z uwagą skierowaną na to miejsce, które teraz było dotknięte. Poczuj, jakie tam wrażenia się pojawiają, poczuj, jaka jest temperatura tego miejsca. Sięgnij tam swoją świadomością, by obejmij swoją świadomością to miejsce, tak żeby ono było przez ciebie zauważone, dotknięte uwagą, a tym samym dotknięte twoim wsparciem. Dajmy sobie kilka oddechów na wygaszenie takiej wewnętrznej obserwacji i wypływanie uwagą na zewnątrz. Czyli pozwól na to, żeby powoli twoje zmysły wyprowadzały twoją uwagę na zewnątrz. Rób to bez pośpiechu. Możesz skierować uwagę na temperaturę, którą czujesz na zewnątrz ciała.
skieruj uwagę na fakturę, na której leżysz, czy to jest koc, podłoga, mata, poczuj, jaka faktura jest tego, na czym spoczywasz. Możesz powoli poruszać się, może masz ochotę się przeciągnąć i ziemię. Tak, żeby przywrócić świadomość ciała, no i potem powolutku zacznij się przewracać na bok. W tej pozycji na boku zostań sobie tyle, ile potrzebujesz. Ja się zawsze podnoszę nieco szybciej. Tak, żeby nie mówić do was należąco, ale ty sobie możesz pozostać w tej pozycji bocznej i poczekać, aby oczy łagodnie się otworzą. Możesz też tam się poprzeciągać, ziewać szeroko. Ja na samą myśl ziewanie zawsze mi się chce ziewać, więc to jest bardzo zaraźliwe, autozaraźliwe, bym powiedziała. No to dziękuję wam bardzo za dzisiejszą praktykę.